14 grudnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Bełchatowianie uczcili 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pod pamiątkową tablicą poświęconą ofiarom stanu wojennego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci. Bełchatowskie uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia zorganizowano w kościele pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego na Przytorzu. W obchodach wzięli udział przedstawiciele Solidarności, parlamentarzyści, samorządowcy, a także mieszkańcy. Stajemy jak co roku tu w tym miejscu, tu pod tym pomnikiem, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Walczyli o demokrację, walczyli o to, żeby można było swobodnie się wypowiadać, swobodnie żyć. Te 9 hełmów, które tu widzimy na tym pomniku, to 9 górników. Oni są symbolem, ale zginęło o wiele więcej. Wiemy, znamy tych, o których się mówi, ale przecież wielu jest tych, o których się nie mówi, anonimowych. Ile było ofiar represji komunistycznej? Ile było ofiar czasu stanu wojennego? To tylko Pan Bóg wie. I Jemu chcemy polecić dzisiaj właśnie tych, którzy złożyli najwyższą cenę, daninę krwi. I chcemy polecać i modlić się za nich, ufając i wierząc, że dobry Bóg przyjmie ich do swej ojczyzny w niebie. Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą ofiarom stanu wojennego. Składa delegacja regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność, współorganizator dzisiejszych uroczystości. Kwiaty składa delegacja powiatu bełchatowskiego na czele członkiem zarządu pana Marka Wyszyńskiego. Kwiaty składa prezydent miasta Bełchatowa, pani Mariola Czechowska, współorganizator dzisiejszych uroczystości. Następnie w parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej biskup Ireneusz Pękalski, który w homilii podkreślał, jak ważna jest wolność i jak bardzo powinniśmy się o nią troszczyć. Bełchatowski szpital nadal bez chirurgii dla dzieci. Przedłużono zawieszenie oddziału. Przyczyną są braki kadrowe. Według wcześniejszych planów oddział miał wrócić do pracy po nowym roku, jednak ciągłe problemy kadrowe sprawiły, że zawieszenie oddziału zostało przedłużone o kolejne miesiące. Jak informuje Ewa Zaleska, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-kadrowych, szpital wystąpił do wojewody łódzkiego o przedłużenie czasowego zaprzestania działalności oddziału chirurgicznego dla dzieci o kolejne 3 miesiące, do 31 marca 2023 roku. Pomimo podejmowanych od kilku miesięcy działań w kierunku pozyskania do pracy lekarzy chirurgów dziecięcych,
pracujących jest całkowity brak zainteresowania ze strony lekarzy ofertą pracy. Warto przypomnieć, że przedwczoraj wznowiono pracę na oddziale chirurgii ogólnej i kolorektalnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej. W ogłoszonym przez szpital postępowaniu konkursowym ofertę na świadczenie od 12 grudnia usług zdrowotnych złożyło 9 lekarzy specjalistów. Dodatkowo, jak dodaje Ewa Zaleska, w oddziale mamy zatrudnionych 5 lekarzy, w tym 3 lekarzy rezydentów. Jeden jest na urlopie wychowawczym. Liczba łóżek w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej wynosi 36. Od 1 grudnia po wcześniejszym wypowiedzeniu umów odeszło z pracy 2 lekarzy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim jedna osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 12 testów, z których jeden wskazał wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 47 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Jedna osoba zmarła. Posiadała choroby współistniejące wraz z COVID-19. Minionej doby wykonano 371 testów, w tym 48 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 771 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 623, natomiast ponownych zakażeń 148. 6 osób zmarło, jedna wyłącznie z powodu COVID-19. 5 posiadało choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 1876 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 8276 testów, 845 wskazało wynik pozytywny. Przed nami 52. sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad będzie głosowanie nad projektem miejskiego budżetu na 2023 rok. Według projektu przygotowanego przez prezydenta miasta Mariolę Czochowską, miejskie dochody w 2023 roku sięgną blisko 280 milionów złotych, czyli o ponad 20 milionów złotych mniej niż w roku bieżącym. Wydatki natomiast zakłada się na poziomie 300 milionów złotych. Przewidywany deficyt w głównej mierze ma być sfinansowany z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach poprzednich. Radni pochylą się także m.in. nad projektem wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2023-2032. Sesja odbędzie się w czwartek, 15 grudnia, początek obrad o godzinie 10. Spowodował kolizję drogową, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 37-latkowi grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 8 grudnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili pościg za Renault Laguna. Kierujący tym autem mężczyzna na przejściu dla pieszych usytuowanym przy ulicy Wojska Polskiego wyprzedzał inne auto. W tej sytuacji mundurowi dali temu kierującemu wyraźne sygnały do zatrzymania się. Jednak kierowca tego pojazdu zlekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie się. Przyspieszył i zaczął uciekać. Uciekając, łamał wszelkie zasady i przepisy ruchu drogowego. Nie stosował się do znaków drogowych, zlekceważył sygnalizację świetlną, wyprzedzając inne auta, wyprzedzał je prawą i lewą stroną. Ostatecznie stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze, uciekał również ścieżką rowerową. Finalnie uderzył w znak informacyjny i dachował. Na szczęście pilotowi drogowemu nic nie stało i szybko trafił do policyjnego aresztu. Tłumaczył policjantom, że uciekając policjantom chciał uniknąć kontroli drogowej i odpowiedzialności, ponieważ nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Wcześniej została wydana w tym temacie decyzja administracyjna. Nieodpowiedzialny kierowca musi liczyć się teraz z odpowiedzialnością karną za szereg wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym. Odpowie również za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. W bełchatowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt kilkaset czworonogów czeka na nowy dom. Warto jednak pamiętać o tym, że zabranie psa czy kota do domu wiąże się nie tylko z przyjemnościami, ale wymaga też odpowiedzialności. Dlatego adopcje będą możliwe jeszcze tylko przez 4 dni. Potem do końca roku będą wstrzymane. Jest to ostatni moment dla osób, które przemyślały decyzję o odpowiedzialnej adopcji na to, żeby jeszcze w grudniu adoptować sobie podopiecznego, nowego towarzysza i członka rodziny.
Ile piesków czeka do adopcji, ile kotków? No w tej chwili samych dorosłych psów mamy w granicach 350, do tego dochodzą jeszcze szczeniaki, około 15, no i około 35 kotów, więc tutaj wybór jest szeroki. Dużo osób decyduje się w grudniu adoptować zwierzę? Tak, tutaj w ostatnim czasie widzimy, że to zainteresowanie adopcją jest dosyć spore. Fajnie się rozkłada, nie są takie fale takiego nagłego przepływu emocji, a jeżeli chodzi właśnie o ten czas, który się zbliża, wstrzymujemy od poniedziałku adopcję, czyli zostały nam na tą chwilę 4 dni na taką decyzję, ponieważ później nie chcemy, żeby te decyzje były podejmowane pod wpływem emocji, atmosfery świątecznej, bo to nie jest dobry czas ani na samą adopcję, ani na podejmowanie decyzji pod wpływem chwili. To wszystkie informacje w dzisiejszym Telediniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. We'll be right back.